Siema, nowi widzowie, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z Palionowa, wasza ulubiona seria na tym kanale, bo w sumie jedyna. Witam was bardzo serdecznie, oczywiście łapka w górę i subskrypcja na starcie filmu, bo kto nie subskrybuje i nie lajkuje, ten prawda nic nie wie co to znaczy, prawda, prawdziwy Minecraft widzowie. Dzisiaj jesteśmy oczywiście na serwerze, ale zanim tutaj przejdziemy do czynności, które tutaj muszą być, serdecznie was zapraszam na moje inne kanały, linki są oczywiście w opisie, ponieważ tam również się rzeczy dzieją i polecam wbić na kanał Szczypson Plus, ponieważ tam na Kidowicach dzieją się takie rzeczy, że musicie to zobaczyć. Kto tam jeszcze nie jest, to musicie tam pójść. Chociaż tutaj już mam tak na równo wyświetlenie i na Kidowicach i tutaj, więc całkiem możliwe, że większość z was już tam jest, ale całkiem coś tak czuję, że może jeszcze wielu z was tam nie być. W każdym razie, dzisiaj przyszedł. Co przyszedłeś mi ukraść, złodzieju, tym razem? Co ukraść? To nie są Kidowice. Dobrze, że ty nie ma Kitcoinów, nie? Bo już byś mi zabrał. Ja nie kradnę, ja uczciwie zarabiam, ale nie tego. Jakbyśmy się nie zbliżali do skrzynek, bo ci troszkę nie ufam, dobra? O kurde, biedaku. No dobra, co chcesz ode mnie? Co żeś przyszedł? No, przynajmniej się pochwalić, że pochwalić. Sąsiad ma coś, czego ty nie masz, no. A, sąsiad ma coś, czego ja nie mam, no czego? Pewnie co ukradłeś? Nie dość, że mam to w prawdziwym życiu i co najlepsze, ty też czego nie masz w prawdziwym życiu. Czego, no? No, to jeszcze ja to mam w gierce i ty też czego nie masz w gierce. No dawaj, pochwal się. Zdałem sobie dzisiaj egzamin na prawo jazdy. Na Palionowie. Mega. Super. Bucu. Gdzie tu są auta? Gdzie ty widzisz tu ulicę? Zaraz się zaprowadzę. Gdzie ty widzisz ulicę zobaczył? Na Palionowie? W każdym razie zainwestowałem w to. Ja jestem pewien naczelny bucu na to, że ja jeszcze na tym zyskam i zobaczysz. Okej. Tak, mam pytanie. Co? Kogo okradniesz na tym? To jest dla mnie. Ciebie i to się. Nie. Ciekawe. No dobra, to pokaż, gdzie masz to prawo jazdy? No ja zapraszam. Dzisiaj sobie zdałem z rana jak śmietana, a wszystkie podpowiedzi. Czyli jeszcze nie masz karty, idealnie. Tam? Co to jest? Widzisz, tu już się coś dzieje na samochody. No car! Widzisz, ale się dzieje! Się dzieje! Bo nie wiem, czy widziałeś, usunęło się wesołe miasteczko. Co to tam jest? Co to tam powstało? Wpadłem do dziury jakiejś! Ośrodek na prawo, jakiej dziury? No jakaś dziura. Kurde, ślepy jesteś, no właśnie, widzę, to jest to. On jest ślepy! A to jest człowiek ślepy. Ty jesteś ślepy. To jest człowiek natury, no ślepy, tak? Trzeba to powiedzieć otwarcie. No patrzę. A bez okularów też patrzysz? Przystojnego mężczyznę tam widzę. A co widzisz bez okularów? O, Yeti tam jest. Widzę, no plamę. Co plamę? A no jest Yeti. To jest. Siedzi sobie, o. Jo. Proszę bardzo. Ty! Tutaj. Zrobiłeś prawo jazdy na coś takiego? To są samochody, no. Stary, po galerii dzieci jeżdżą takim, z tyłu jest koszyk dla rodzica, co żeby ty, mógł co ty, jak to ma kurde szybkość. To ma szybkość. Szybkie. Ma. Czekaj, co to jest napisane? Ma. OSK. No tak, bo ośrodek szkoleniowy kierowców, debilu, no. Skąd to możesz wiedzieć takie rzeczy, jak chyba ty prawka nie masz? Okej. A ja z tego ośrodek miałem szkoleniowy kierowców, dobra, no co, dobra, chyba... opieka specjalnych kalek, ty. Tak. Ty po czekaj, co, jesteś, czy ja tu widzę ty cena? Ty po prostu po raz kolejny zazdrościsz. Czekaj, czy ty zrobiłeś za 300 zielonych prawo jazdy? Tak. Na gokarda? Czy na wózek sklepowy? Gokard, co to jest? To jest samochód, to jest samochód. To jest. Ale ty nie rozumiesz, debilu, że to się da ulepszyć? A, okej. Tunik tak Jezus, zwany. Co za bot, nie? Ale i właśnie co, i tu tak zdałeś? Jest. I tu zdałeś? To są właśnie, tak, tutaj, no. No mega. I co, zazdrościsz? Zazdrościsz, no. Nie? Super. No. A pokażesz mi, jak jedzie? Bo no już nie masz... pokażę ci, bo nie mam kluczyków, bo to nie moja. Ja dostałem, dopiero będę musiał załatwić samochodem. Panie Yeti, pan tu jest zapatrzony chyba w siebie. Pan no to chyba, tu on robi chyba tu siedzi i pilnuje. Pilnuje tych samochodów. Całodobowo interesu. Dobra, czyli nie, mówisz, że... Nie, ja ci powiem tak, śmiej się. Dobra, czyli zobaczysz. Co, ale powiedz, jak wyglądał egzamin? No bo opowiedz. Ty tak rozmawiasz. Nie, po prostu to, że zrobiłeś prawo jazdy na gokarda, tak bawi. Ale ty jesteś debilem. Pan to jest debil, pan. Bo to już każdy zrobił. Ty tylko ty stoisz. A wszyscy mają prawo jazdy na gokard. To już nie jest na gokard, tylko kurde na samochód. Debilu. No. A od kiedy jest się tak ten dwa razy większym od tego? To się mieścisz do środka w ogóle? Jak to wygląda? Powiedz mi, jak masz Lamborghini, nie? Aha. To co, to też jest kurde nie, niższe od ciebie, mówisz, że to syf? Ale jest dłuższe. A to jest takie, że przy twoich gabarytach to ci te nogi chyba przodem światłami wychodzą, no nie co? Wychodzą, no nie wychodzą, a wsiądź, bo to nie jesteś ode mnie. Nawet jak nie to pojedziesz. To jest dłuższe. Wsiądź. To jest dłuższe, no. Wsiądź do tego małego, dawaj. No i co?
No, no i siedzę. Kurde, wiesz co mi przypominasz? Mi przypominasz kobity, jak tak siedzą w aucie. Tu też. Tak. Tu w ogóle może ze mną siąść, tu może ze mną siąść. Ale o. Jaja. No, gdzieś nie pasuje, kurde. Mega, mega, będziesz mnie woził, zostaniesz moim szoferem. Nie będę cię woził, bo się nie lubimy na chwilę słuchaj, obecną. Słuchaj, ja na chwilę, no na chwilę obecną ten, ale słuchaj, ja ci zapłacę, zwrócić się. To jest ten biznes, a to ty chciałeś po prostu zostać moim szoferem, żeby ci się prawo jazdy zwróciło. Człowieku, ty się, gdybyś się nie wypłacił, gdybym miał twoim szoferem, ty. Jestem spłakany. No dobra, okej, okay, ale to czekaj, to szybka piłka, szybko powiedz mi, jak wyglądało ten, jak egzamin wyglądał? Ale co się bawi? Ja nie rozumiem, ty, no egzamin jak egzamin, no. No, ale co, gdzie się zaczynało? No tu. A łuk nie rozumiem, co się bawi, nie? Ja nie, bym chciał to zrozumieć, nie? Za debil. Właśnie to jest to widzę, że on się śmieje z ludzi ambitnych, no. Dobra, dobra, tu stajesz człowiek autem, sam jedziesz... wstał, zrobił prawko, a ten bus się śmieje, a on od 3 lat może zrobić prawo jazdy w prawdziwym życiu i nie robi. Od 4, przepraszam bardzo, od 4. Tak, ale powiedz mi tak, czyli tam się stoi i tu się łuk, ta? Tu i tak. Cofnąłeś na wsteczny potem, ta? Tak, tak, tak. Normalnie. A ty, tak. Czekaj, a taktyczne pytanie. I mówię totalnie na poważnie. Jak ty się odwróciłeś w tym aucie, jak ty ledwo przed siebie patrzysz? To są debilu lusterka, jakbyś nie widział. A poza tym to jest też Minecraft. Gdzie tam są lusterka? A poza tym, to jest Minecraft, więc klikasz F5. Aha, okej. Okay. No, a poza tym w pierwszej osobie wszystko widać. I się można odwrócić. No na tym aucie tak, a w tym... Jak to by... Co tu się stało? On jakoś zawarżał. Bożeś go źle podszedł do niego. Czekaj, popatrz. No się wszystko, no widzę. No ale no widzę wszystko, co robisz. O Boże, widzisz. Dobra, super. Dobra, nie, mega... co to jest za pracownik tu? Jaki pracownik? Patrz tego łopa, konserwator powierzchni płaskich, ty. No co? On cię egzaminował? Nie, on mnie nie egzaminował, egzaminował mnie Yeti, kurde, ale ty się przestań z tego śmiać, ty. To jest, kurde, normalna rzecz. O Boże. Każdy to zdał, tylko nie ty, buco no na torze. No i po co? Na wózek sklepu będziesz mógł driftować debil, między regałami. Debil, ale ty nie rozumiesz, ja mam na to biznes, ty tego nie zrozumiesz. Ty żyjesz w swojej zamkniętej kuli, kurde, śniegu. Oj, i nie rozumiesz, że ludzie mają biznes na coś, ludzie mają pomysł. Nie pamiętam, kiedy ja się tak uśmiałem ostatnio. Człowieku, ty nie rozumiesz, nie? Ty się śmiejesz, a tak samo będzie jak na kidowicach. A powiedz, jaki biznes? No nie powiem ci jaki biznes, no co on ci powiedzie, spadaj pan do okej, okay, no dobra. Nic się nie powiem, nic się nie zdradza, będę miał biznes, będę coś robić z tymi samochodami. A zatrzymałeś się na stop? Jak to, co tu chodzi? Jak to działa, to jest dla pieszych na przejściu, czy co? Zatrzymałem się na stopie, a po drugie stop, który obowiązuje jest tu. A ten to co robi? Przed światłami każeś zatrzymać? To jak to działa? O Boże. No a ten co robi? A to nie są pasy? To w ogóle nie, ogólnie jakby bez sensu to jest. Kto to robił? No, robiła to widocznie osoba niekompetentna, no ale ja tylko zdawałem, to, więc... To ja nie mam prawa jazdy w prawdziwym życiu i widzę, że znaki są zrobione fatalnie. No dobra, no tu jeszcze są w miarę git, no jeszcze ujdzie, nie? Chociaż tu nie ma sensu ustępować pierwszeństwa, no bo nie ma żadnej pobocznej drogi. Jaki debil, ale no to że się jest debil pan, no to pan to że się jest debil, no oczywiście, że przecież zawsze na rondzie jest ustąp pierwszeństwa. No tak, ale to jest logiczne, nie, a tutaj jest jeszcze tak, że masz jakby boczne drogi, nie? Nie jakby jest logiczne, jest... musi być oznakowane, że jest ustąp, bo jakbyś miał dał nie rondo, tutaj takie bez tego ustąpu, to by to znaczyło. No co by to znaczyło? Że to jest drift? To się drift robi? Nie, że ta osoba, która jest na rondzie, to ona ma pierwszeństwo i byś ty wjeżdżał pierwszy, a ten by musiał stać. Oczywiście, że tak. Ustąp pierwszeństwa robi to, że ty stoisz. Okej, okay. No dobrze. Zobacz sobie, poczytaj o tym, no nie, dobrze, to się no będę dobrze, kłócił. No dobrze. Bo prawie na tym raz oblałem, ale ten stop, a ten stop? No ten stop jest bez sensu, no tak, no bo tutaj i tak by się trzeba było zatrzymać, ale no, nie ja to robiłem, tak? A co to jest? Co? To jest wejście na tego. No, ale to jest to, że ty w ogóle nie ogarniasz prawa jazdy. No ja wiem, prostu... że to jest ten, jak to się nazywa. To się nazywa, czekaj, jak to się nazywało? No właśnie, jak się nazywało, zręcznego. No tak, no zręcznego się startuje, ale to ma nazwę swoją, to podniesienie. No pochyła. Nie pochyła, to się jakoś nazywało ten. Na, no nie pamiętam, no tamto nie, to jest pagórek. Łuka, to jest, nie pagórek, to miało jakąś chyba nazwę, mi się kojarzy. Nie miało, kurde. Nie? No dobra, no w każdym razie wiadomo, ruszyłeś z ręcznego? Tak. A to nie jest automat? Nie. Okej, okay. No dobra, ale no to... Jaki debil, ale przecież w automacie też masz ręczny, ty. Kurde. Ty kiedy jesteś głupi, ja nie wiedziałem, że ty tak mało, że sobie ale ty na automacie naprawdę, nie musisz startować z ręcznego. Jaki typ?
No jak nie? No jasne, że nie. Co za debil? Ej, ja nie wierzę, ja nie dowierzam, Ale jak ty jesteś pod górkę na automacie, to masz kurde, se trzymasz jedną nogą ten hamulec i drugą se dasz gazu i jedziesz. Co ty kurde, to nawet nie trzeba ten, gadasz, to nie o to chodzi w ruszaniu na ręcznym, to nie chodzi o to, w ogóle nie chodzi o to, to chodzi o to, żeby ci auto nie zjechało, ty bucu. Ty kurde, nie rozumiesz, to nie chodzi o rzucenie biegu. Jaki, jestem zaskoczony, No nie wiem, no jakoś na automacie, jak jechałem z Jagiełem, no to nie używał ręcznego na podjeździe. Normalnie sobie startował. Ale sobie patrzę po prostu, czy se wiedzie, no ogólnie ręcznego używasz na mega górkach, jak już wiesz, że nie dasz rady ruszyć, no. Jakby wiedział, że nie ruszy, to by użył ręcznego. No to może tak, no jakby wiedział, to nie wiem. Automat ci tylko sam zmienia biegi, a co ma bieg do ręcznego? To nie ma w ogóle pokrycia. Tak samo Paweł w aucie też nie używa ręcznego, no bo ma wspomaganie w BMC, że mu po prostu rusza z pod górkę. No dobra, ale... Może Jagiel też miał wspomaganie, ale a nie, że w każdym razie, podsumowując, masz prawo jazdy na go-kart i jest super. Nie na go-kart, tylko na samochód. Na wózek sklepowy. Ja ci tu, da się tu jakiś... Czekaj, może ważne, da się... Ważne, że ja coś mam, czego ty nie masz. Jasne, super, moje gratulacje. Życzę ci więcej takich sukcesów. No, naczelny bucu na torze, ty kurde nie ogarniasz życia, ty prawka nie masz, kurde, a wyzywasz ludzi, co mają. A gdzie będziesz tym jeździł w ogóle, bo ja tak widzę, że tu się kończy ulica. No, zobaczymy za miesiąc, jak te ulice będą wyglądać, no, Dobrze, to życzę powodzenia. Dobra, nara. Trzymaj się, elo.